Witajcie! Dzisiaj mam dla Was przepis na ciasto w sam raz na walentynki, ponieważ będzie miało ono w środku ukryte serduszko. Aby przygotować to ciasto, potrzebujemy kilka takich przyborów. Są to trzy szklanki albo kubeczki. Muszą one być w miarę równe i chodzi o to, aby dno miało taką samą szerokość jak góra. Potrzebujemy także takie serduszko. Jest to zwykła foremka, którą wycinamy ciasteczka, ale musi ona być mała, ponieważ powinna zmieścić się w każdej szklance. Potrzebna nam będzie także duża blacha, taka standardowa 36 na 25 cm oraz druga keksówka. Keksówka powinna być tej samej długości co ta duża blacha. Moja, jak widzicie, jest trochę krótsza, ale jakoś myślę sobie, jak poradzę. I to wszystko. Zaczynamy od przygotowania galaretek. Trzy galaretki truskawkowe rozpuszczamy w trzech szklankach gorącej wody. I dokładnie mieszamy, aby galaretka się rozpuściła. Rozpuszczoną galaretkę przelewam do tych szklaneczek. I odstawiamy, aby galaretka całkowicie zastygła. Teraz upieczemy kakaowy biszkopt. Przepis na ten biszkopt już kilka razy widzieliście na moim kanale w innych filmikach. Potrzebujemy 4 jaja, białka do miseczki, w której będziemy ubijać, a żółtka osobno do szklanki. Oddzielamy białka od żółtek. I białka ubijamy na sztywno. Do ubitych na sztywno białek stopniowo dodaję cukier. Trochę cukru i nadal ubijamy, aż się rozpuści. I ponownie dosypuję cukier. I ostatnia porcja cukru. Pamiętajcie, aby cukier dosypywać dopiero wtedy, gdy poprzednia porcja jest już rozpuszczona. Po dodaniu cukru musi powstać taka lśniąca, gęsta piana. I następnie stopniowo dodajemy żółtka. Dobrze. Jajka teraz na chwilę odstawiam. Przepaczka nie będzie już potrzebna. Teraz zajmę się mąką. 3/4 szklanki mąki przesiewam. Następnie dodaję łyżeczkę proszku do pieczenia. Oraz 2 łyżki kakao.
i wszystko mieszam. I teraz tę wymieszaną mąkę z proszkiem do pieczenia i z kakao dodaję do jajek. I delikatnie mieszam łopatką. Nie używamy miksera. Wymieszane ciasto przekładam na tę dużą blachę do pieczenia. I rozprowadzam ciasto po całym dnie. Biszkopt wkładamy do nagrzanego na 180 stopni piekarnika i pieczemy około 30-35 minut. Biszkopt po upieczeniu, po wyjęciu z piekarnika wyjmujemy z blachy. Zdejmujemy papier do pieczenia. I wkładamy biszkopt do keksówki. Wkładamy w ten sposób. Aby się nie zamykał, do środka włożę wałek ręcznika papierowego. I teraz czekamy, aż biszkopt ostygnie. Jeszcze nie powiedziałam o tym, że keksówkę wyłożyłam folią. Dwie galaretki przezroczyste rozpuszczamy w dwóch szklankach gorącej wody. Dokładnie mieszamy do rozpuszczenia, a następnie odstawiamy w chłodne miejsce. Biszkopt jest już zimny, więc mogę wyjąć papier. Już się nie zamyka. A tutaj w tą końcówkę, gdzie nie ma ciasta, włożę sobie papier do pieczenia. Zrobię po prostu taką zaporę. Jak widzicie, bok trochę wystaje ponad blachę, dlatego ucinam to nożem. Teraz czas na coś, co może się wydawać trudne, ale jest do zrobienia. Wycięcie z galaretek serduszek. Dno galaretki na chwilę zamoczę w gorącej wodzie, a boki delikatnie nożem odkroję. Uwaga, idzie, jest. I teraz za pomocą tej małej foremki serduszka wycinam właśnie serce. Delikatnie wciskam foremkę w galaretkę. Boki możemy oderwać. Jedziemy dalej. Powstał taki słupek. I tak samo postępuję z kolejną szklanką. Idzie. Zobaczcie, co mi poszło najłatwiej. I wycinamy
serduszko. Gotowe. Teraz jeszcze te serduszka mogę włożyć do lodówki, aby tak jeszcze bardziej stężały, bo mogły przy wyjmowaniu się trochę roztopić. A jeśli chodzi o te resztki, to nie martwcie się, nic się nie zmarnuje. Wykorzystam je jeszcze. Pokażę Wam to na końcu filmiku. Galaretka ta przezroczysta cały czas się chłodzi, a ja w międzyczasie ubiję już śnieżkę. 400 ml mleka wlewam do miksera i dodaję 2 śmietanki śnieżki. I teraz miksuję. Trochę ubitej śnieżki przełożę sobie do szprycy, abym miała na koniec do dekoracji. I gdy galaretka ostygła, zaczęła tężeć, dodajemy ją do śnieżki i miksujemy do połączenia składników. Masa jest przygotowana i teraz przekładamy trochę na dno. Wyrównujemy i teraz układamy serduszka wycięte z galaretki, ale układamy je do góry nogami. Czyli w ten sposób. Dobrze, i przykrywamy masą. I gotowe ciasto chowamy do lodówki. Musi całkowicie ta masa zastygnąć, wtedy dopiero będzie można je wyjąć z formy. Zostało mi jeszcze trochę masy, więc wlałam ją w pucharek. Ciasto spędziło kilka godzin w lodówce, masa stężała, więc teraz czas, aby przełożyć je na talerz. Jak to robimy? Myślę, że najprostszy sposób to po prostu przykryć ciasto talerzem i odwrócić tak, jak robi się to z omletem. Uwaga, ja teraz spróbuję. Mam nadzieję, że mi się uda. Ciach. Udało się, bez problemu. Odkroję pierwszy kawałek, ponieważ z brzegu nigdy ciasto się perfekcyjnie nie prezentuje. I proszę bardzo, mamy serduszko w środku. Pamiętacie, że zostawiłam sobie trochę śnieżki w szprycy i teraz użyję tej śnieżki do dekoracji ciasta. I walentynkowe ciasto z serduszkiem w środku gotowe. Jeśli jesteście ciekawi, co zrobiłam z galaretką, która mi pozostała oraz resztą masy, zapraszam Was do drugiej części. Znajduje się ona w filmiku, którego miniaturkę właśnie widzicie. Klikajcie!